wujkiem Bogusiem. Dzisiaj nagrywamy obornik jak dawniej. Się woziło furą. Jak byłem mały, to pamiętam, z wujkiem woziłem, zawsze wujkowi pomagałem. Jeździłem ciągnikiem, a wujek strucał obornik na kupeczki. I z kupeczek się rozrzucało, potem się orało, no. Nie, młodsi widzowie nie pamiętają, ale starsi już tak. Na pewno tak rzucali je na mniejszych polach. Tak. Był obornik jak dawniej, kurczę. Przywiozłem obornik. To pojedziemy tamtędy i potem w środek. Obornik od Marcina, pozdrawiam Maniek i od jego taty Grześka. O. Jedziemy tutaj. Czyli dajemy i potem środkiem pojedziemy. Wróci tu walnie tego i założę na jedną skibę, żeby się wyrównało pole. Co? Można siać, będę siał dopiero na jesień, wiesz? A ja teraz jak w początku? Na to wapno to słabo, teraz po ziemniaki nie bardzo mieszać z gnojem, wiesz? Wapno potrzeba osobno, bo podobno stryż... No nie, nie wskazane jest, nie? Tu jest sklesowana fura, to może ją rozepniemy zaraz, co? To? Nie rozepniemy. Trzeba będzie rzucić jeszcze. Trzeba rzucić. Chyba, że weźmiemy burtę. Nie, nie, nie. Nie da rady. Zrzucić po trochu i już. No, widzicie? Kupeczki zaraz będziemy rozrzucać z wujkiem. I od razu nagram orkę. Podziemniaczki, taki kaweczek. Więcej nam nie potrzeba. I mi wujkowi starczy, także... No. Mam furkę gnojku, taki... Kurzy wymieszany z króliczym, taki ten gnój. Dobra. Zrzucimy część, a później się ten rozklesuje ją i o. Dobra. Także widzicie, zboże ładnie. Co? Nowoczesny sposób. Powrót do korzeni. Zboże, widzicie, wystartowało. Podawcy nawozu. Już się co prawda mokro w ziemi, ale tu na przykład, jak widzicie, to już jest sucho, kurczę. I... Co? Spokojnie, czekam. Jak obornik dobry? Będzie, po ziemniaczki jak znalazł. Po ziemniaczki jak znalazł. Na tym polu nowym będę łubin siał, wiesz? Na, żeby skosić później na plon. On jak będzie kwit, to będzie piękny taki, wiesz. Taki to jest wąskolisty, słodki, on będzie taki miał... Miałem dziki by się zadusił w nim, bo to wiesz, wąs ma strasznie mocny węch, ma dzik, a łubin jest bardzo taki, wiesz, aromatyczny, nie? Tata mi mówi właśnie, że... Tata mi mówi, że właśnie jakby człowiek wszedł z takiej łubin, jak on rośnie i kwitnie, to by się zadusił, bo taki jest aromatyczny, nie? To jest dobre na słabsze ziemię i właśnie jak nowe pole, to użyźnia od razu, no nie? A to, co się skosi, to będzie na poplon na przykład w przyszłym roku po zbożu. No, bo użyźniało ziemię tak samo, no nie? Użyźniało ziemię i... I wjedziemy, jeszcze jeden rządek zrobimy. No. Niesie ją. Za bardzo napięty jest. Trzeba by tu zrzucić, może z łańcucha weź zrzuć. Tej mi widły. O. Zrzucimy z łańcucha. Tak to mi źle jest wyrzucać. No, bo to niewygodnie. Łańcuch odkryje się, to się wiesz. Będzie łatwiej go ściągnąć, nie? No.
Hopa. Hopa. O. Ziemniaczki się przyłoży. Kiedy tu było pole na ten taki gnój prawdziwy dawany na pole? Ile lat temu? Ile? No to i zobacz ile czasu minęło, nie? Ziemia już zapomniała jak to będzie obornik sobie. Może tutaj walniemy na środku teraz. Jak byków nie ma i nic, nie? Będzie, rozmiecie się to po polu i już. No. A dasz sobie radę tam sam? Z czym? Z tym rozwalenie? Z furą? Nie, ja to A, że, rozwalę. Że tam furę zostawić? No. No pewnie, pod wiatę ją schowam od razu. Pod wiatę ją prowadz tam, a i ja zamknę. Dobra. I zaoramy, dobra, to uciekam zamknąć i... Co? Dzisiaj zaoram od razu, bo jutro to już od... Dobra, montujemy pół, widzicie? Przerobiłem sobie odkładnie. Zaraz wam pokażę, co zamontuję w sumie. Przerobiłem sobie odkładnie. Żeby były bardziej pod... kątem leżały i powiem wam, że nie żałuję z tego już to powodu, że co? Hoppa, hoppa, hoppa. Nie ma hoppa. Dobra. 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 Tak, przerobiłem sobie pług, wstępnie wstopowałem sobie o te takie płaskowniki podstopowałem pod lemierz i zobaczcie jak ładnie on teraz leży. Pług mi nie ginie, nie ktonie sam, tylko jak ustawię głęboko dziurki tak trzyma. O i tu sobie ścier zamontowałem, tu jest taki z profilu sobie wyspawałem taki ten oparcie tu, wspawałem te profil niżej, on się kotłowała ziemia i tak jeszcze chcę przerobić tak, żeby on jeszcze wyżej był. Bo mi się tu kotuje, tu mi się bardziej kotowało, tu już ładnie ciało, także zobaczycie na polu zaraz jak to będzie robotka wyglądała. No widzicie, poletko prawie zorane, bo jak kogoś patrzymy, tu sobie bajerkę, szmerkę jeszcze w międzyczasie strzelamy, także o, pół sobie wstawiłem na tych, zjąłem tam odkładnie czy ten ścinacz, żeby lepiej robotę robił i już. No, pyk. Odkryłem teraz dopiero możliwość, że wie, że przekręcę i on se wolno opada. Bo chodź ci pokażę jak to działa. Patrz. Bo normalnie go podnoszę, wiesz, pompa działa, nie? I to działa, wiesz, fez, mogę sobie miotać, wiesz. I działa też powrotem w dół, jak... A jak chcę, żeby wolno opadał, to go biorę do końca. Tak, bo jak tak go puszczam, to pompa pracuje, a tak go puszczam, to sobie idzie na wolnych, nie? Tak, a tak jest napływającym. I se pływa. Piękna sprawa. I to mi rozwiązuje problem wolnego spływu.
No tak, bo mogę go trzymać na siłowniku. Jak go tak ustawię, to on stoi cały czas, tu go trzyma. A tak jest wolny, spływą se... Tak. No i to widzowie się pytali, bo to ludzie się pytali, jak wolny spływ zrobić, no to proszę bardzo, bierzecie, to się opuszcza i jeszcze przekręcacie mocniej i jest temat rozwiązany. Z przycisku, no. Rozrusznik szybko kręcący, także robi robotę. To jest aż za dobrze, bym powiedział. Tyk, tyk, tyk. Robota robi się. Luźny spływ se ustawiam i se chodzi. O. O, o, o. Siła razy gwałt. Zium, zium, zium. Także robotę robi, widzicie. Zaraz kręcimy, widzimy się zaraz na poprzeczkach. No i już. Zorane poletko, teraz tylko poprzeczki zostały. I fajerka. Można i świętować Wielki Czwartek. Już jest po południu, to akurat. Jeszcze jedną poprzeczkę zrobimy i... Dajcie tych pyrków, starczy. Ładne pole, także. Tu już się glina wyorała, nie? Tu glina, tu lepsza ziemia, tu taka gliniasta bardziej. Ale mówię ci, jest wygoda, wspomaganie, to jest... Łapy nie bolą, plecy nie bolą, mówię ci, inna robota. No, trzeba by się mordować, nie? Jeszcze dzierżawę, pokazać wam dzierżawę, ale mówię w dupie, nie będę się mordował, nie będę dzisiaj już się mordował, tam niech se wyschnie, bo to mokre to jak mordęga, także pierdziele, takie robotę, pierdziele, coś takiego tu zrobimy. Pierdolę, ale trawy wyorałem, nic więcej. No, jeszcze raz strzelimy i akurat będzie jak znalazł, potem znowu
co się wydronuje. Jeszcze raz dziękuję Maniek za Łobornik i Gregory. Na pewno ziemniaczki będą rosły. Także co? No to byłoby na tyle. Wracamy, kończymy i dziękuję. I widzimy się w następnym odcinku już chyba. Albo pierwsza część już rozrzutnika i modernizacji na przyczepę, albo jeszcze z orka z dzierżawy. Zobaczymy. No nic, trzymajcie się, pozdrawiam. Hej!